Witam Państwa i chciałbym serdecznie zaprosić do lektury mojej najnowszej powieści pod tytułem Samotność. O czym ta książka jest, zwykle pytają czytelnicy. No, jest to książka o wielu rzeczach, ale przede wszystkim jest to książka o naszym dzisiejszym, współczesnym życiu, o tym, jacy jesteśmy, jakie mamy problemy z sobą, jakie pytania zawracają nam głowę. Jest to książka o miłości, wierności i zdradzie. Może warto się zatrzymać przy tych pojęciach, ponieważ miłość to jest jedno z najpiękniejszych i z najbardziej fascynujących uczuć. No a wierność naturalnie towarzyszy nam i chcemy, by nam towarzyszyło. Jednak czasami zdarza się zdrada. No i coś z tą zdradą trzeba zrobić, jako sobie z nią musimy radzić. Jest to książka, która właśnie mówi o tym, jak człowiek w sytuacji zdrady zachowuje się, jakie ma przeżycia, jakie ma lęki, jak sobie z tą zdradą radzi. Ale jest to przede wszystkim powieść o samotności. Tak się składa, że współczesny świat bardzo często odczuwa samotność. Kiedy mówię świat, myślę o ludziach w tym świecie. Ludzie w różnych kulturach, w różnych krajach bardzo mocno przeżywają swoją samotność. Ostatnie badania socjologiczne wykazują, że szczególnie w krajach zachodnich, ale to też dociera do nas, samotność staje się problemem społecznym. Wielu ludzi cierpi na samotność, nie tylko tę fizyczną, że są sami, że są pojedynkę, ale też taką samotność psychiczną, duchową, która jest bardzo groźna. Jeżeli sobie z nią nie poradzimy, to oczywiście skutki jej mogą być bardzo trudne, łącznie ze szpitalami, z leczeniem. Doprowadzają bardzo często do krachu nasze życie. Ale jest to też książka o pamięci. Moi bohaterowie znajdują się w takiej sytuacji, że przygnieceni są trudami wspomnień. Wspomnienia zawsze wiążą się albo z czymś, co jest przyjemne, albo z czymś, co jest smutne. Moi bohaterowie mają zarówno pamięć radości, wesołości, ale też smutku i dramatu. I otóż jak sobie radzić także z własną pamięcią? Czy człowiek może żyć bez pamięci? Czy narody mogą żyć bez pamięci? Czy świat może żyć bez pamięci? Jakby wyglądało życie bez pamięci? To jest właśnie książka o tym, jakby wyglądało nasze życie bez pamięci, co by się z nami działo, jak bardzo byśmy błądzili we mgle. No i wreszcie jest to książka, która na pewno zainteresuje kresowie, bowiem opowiadam w niej o losach także kresowian, tych ludzi, którzy bardzo tęsknią za swoją krainą, z której zostali wyrzuceni i wspomnienia ciągle wracają do tamtych stron. Znajdą w niej więc jak gdyby lustra, w których się przyjrzą, zobaczą siebie, zobaczą takich samych jak oni, bo ci bohaterowie to są właśnie ludzie z kresu, także ludzie z kresu, choć nie tylko. No i na koniec chcę powiedzieć, że myślę, ta książka zainteresuje szczególnie kobiety, bowiem w wielu przypadkach bohaterkami tej książki są współczesne, młode i starsze panie. Bardzo zachęcam Państwa do przeczytania i odbycia razem ze mną takiej duchowej podróży.